Chciałbym odpowiedzieć na to w miarę jak pan dał łaski. Chciałbym po pierwsze powiedzieć, że to przykazanie mówi: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Prawda? Jest wyraźnie powiedziane. Jest inaczej rozwinięte właściwie. Nie, my nie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Chciałbym powiedzieć, że w tym przykazaniu jest powiedziane, i gdy popatrzymy do ksiąg mojżeszowych na przykład, czytamy takie już po wydaniu tych przykazań, druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział, tam jest napisane, że znaleziono człowieka, który zbierał drwa w dzień sabatu, przyprowadzili go do Mojżesza, no i co z nim zrobić i tak dalej, on został ukamionowany, a więc nie wolno nic czynić w dzień sabatu, tak? Sabat był dniem odpocznienia od wszelkich zajęć. I chciałbym powiedzieć, że to idzie troszeczkę dalej, czego już naród izraelski nie był w stanie przestrzegać. Było powiedziane, co siódmy rok się nie uprawiało pola, nie obsiewało się, a oni musieli żyć. Co siódmy rok. I tylko zebrać to, co było, ale nie obsiewali. A gdy przychodził ten miłościwy rok pański, to było 7 razy 7 jest 49 i potem był ten 50 rok. Ten rok 50 miał szczególne znaczenie. To był ten rok, w którym się zwalniało się wszystkie długi. Niewolnicy wracali, zostali uwolnieni i tak dalej. I dalej się nie obsiewało, więc tego się nie robiło. Tego się nie robiło, nie żeby się obsiewać i tak dalej. I my czytamy, że naród izraelski tego już nie przestrzegał. Nie przestrzegał tego, bo nie był w stanie. Gdy czytamy, ja tak się akurat trochę tym zajmuję, jest takie, to jest taki szereg książek, który w języku hebrajskim, greckim, no i niemieckim podaje, jakie zwyczaje, jakie prawa były stosowane w narodzie izraelskim za czasów Pana Jezusa. I Pan Jezus znał te wszystkie przykazania. On jako młodzieniec się tego, jako chłopak musiał uczyć, ale on jako Syn Boży to wiedział. I chciałbym powiedzieć, że tych nakazów i zakazów było za czasów już, jak Pan Jezus chodził po ziemi, było 613. 613. Ja tylko taki przykład podam. Pan Jezus mówi do nich: Izali, wy nie odwiązujecie wołu od żłobu i nie prowadzicie go do wodopoju? Dzień sabatu. Izali, jeśli ten wół wpadnie w studnię, go nie wyjmiecie w dzień sabatu? Pana Jezusa oskarżali za to, że on tego, który miał uschłą rękę, on mu kazał z wiarą podnieść, został uzdrowiony, że on to uczynił w sabat. A gdy sobie tak popatrzymy na to, że tam jakby do studni wpadł, niezależnie od tego, jakby ona była głęboka, wół, no nie wiem, 600-800 kilogramów, to dwóch ludzi tam nie podeszło pod tego wołu, żeby go wyciągnąć. A oni to mieli zrobić w dzień sabatu. I kiedy rozmawiałem z jednym, który tak bardzo przestrzega sabatu, i ja mówię: przyjacielu, ty przyjechałeś tutaj, bo to było takie spotkanie, gdzie były wymiany zdań na ten temat. Przyjacielu, ty tu przyjechałeś, tyle kilometrów, jechałeś samochodem. No i teraz sobie wyobraź, że miałeś defekt. No i co? To teraz będziesz czekał do rana, bo no niezależnie od tego, że pracę wykonałeś, to jeszcze bo kierowałeś, nie? To ty teraz musisz to koło zmienić, a więc podlewarować i tak dalej, tak? A ja się modlę, żebym ja to nie musiał robić. No chwileczkę, chciałbym zapytać, jeśli w Starym Zakonie nawet było postanowione, że tego woła można wyjąć, to można to i podlewarować i wymienić to koło? No, bracie, takie kłopotliwe pytania. No nie, ale życiowe. Chciałbym powiedzieć, że wiele takich rzeczy było,
które wprowadzano, a Pan Jezus im mówił, że tego nie wolno. I jak Pan Jezus powiedział temu, który niósł, którego przyniesiono jako sparaliżowanego, no tam pisze powietrze ruszone, którego spuścili w dzień sabatu, wyrwali dziurę w stropie i spuścili go na dół, nie? I my czytamy, Pan Jezus widząc wiarę ich, Pan Jezus mówił, że Syn Boży jest Panem i sabatu, to on nie mówił, co wy tu robicie jeszcze niezależnie, że mi przeszkadzacie, to tu jeszcze taką robotę robicie, ale tu jest napisane, Pan Jezus widząc wiarę ich, zwrócił się do tego, a potem mu kazał wziąć to łoże. Tak? Więc my musimy patrzeć na to, że Pan jest Panem i sabatu. Dlaczego my święcimy niedzielę? Niedzielę, dzień święty. Dlaczego pierwsi chrześcijanie zaczęli święcić niedzielę? To był dzień święty. Dlaczego? Że Pan Jezus zmartwychwstał i odniósł zwycięstwo. Bo nie tylko, że umarł za nasze grzechy, był włożony w grób, ale on zmartwychwstał. Prawosławni członkowie Kościoła się do dziś dnia powtarzają tak, jak się powtarzali, jak się pozdrawiali pierwsi chrześcijanie. Oni mówili, zmartwychwstał Pan, a odpowiedź na to była, zaiste on zmartwychwstał. To było pozdrowienie, to był największy dzień triumfu, zmartwychwstał Pan. I dlatego ten dzień został w pierwszym kościele ustanowiony, postanowiony jako dzień święty, kiedy oni się go zaczęli czcić. A jeśli byśmy się zaczęli tam prawować o daty, kto ustalił akurat, że dzisiaj jest sobota? Kalendarz juliański czy gregoriański, który to określił kościół panujący wówczas, kościół ze stolicą w Rzymie, prawda? I oni ustalili tą sobotę. I teraz jeśli my zaczniemy sobie dyskutować na tym, czy ja akurat wypełniam przykazanie, to chciałbym na jedno zwrócić uwagę. My mamy darowane zbawienie z łaski. Jeśli my żyjemy w czasie, kiedy ta sobota, ta niedziela jest tym dniem, który my wspominamy, a ten dzień jest ustalony przez władzę, no chciałbym powiedzieć świecką, bo kalendarz został czy tam taki, czy inny. My wiemy jeszcze, że tam się musi pewne rzeczy korygować, że jest ten rok przestępny, a potem jest jeszcze za ileś lat, jeszcze jest tam dodany z racji tych tam iluś tam minut. To my wiemy, to się przesuwa. My mamy i żyjemy w takich warunkach, że my jako pierwsi chrześcijanie, tak również dzień, ten trzeci dzień po piątek, sobota, ten trzeci dzień był tym świętym triumfu i my to jako ten dzień, w którym odpoczywamy od wszystkich naszych uczynków święcimy. Ale to nie jest warunek zbawienia. To nie jest warunek zbawienia. Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. Tak? A Pan Jezus jest Panem i sabatu. Nie wiem, czy wystarczy ta odpowiedź. Przepraszam, że bratu wchodzę proszę, tutaj, proszę, ale to jest taka kwestia, o której kiedyś mówiłem. Myślę, że mój zbór pamięta. Ale chcę powiedzieć taką rzecz, że najważniejsze jest idea tego przykazania. Tam jest tak, jak brat słusznie zauważył, zapisano, że pamięta, abyś dzień święty święcił. Ale też trzeba pamiętać, po co te wszystkie przykazania zostały dane. One zostały dane narodowi izraelskiemu, to jest pierwsza sprawa, ponieważ w tych przykazaniach zawarty jest obraz, później w Nowym Testamencie rozwinięty, obraz tego, tej wszystkie całej etyki chrześcijańskiej, etyki moralnego życia, która dla nas jest czymś zwyczajnym. Oni tego wszystkiego jeszcze nie stosowali. To było w formie przykazań dla nich. Nas to obowiązuje również, ale my nie tylko literę znamy, my znamy także całego ducha tych przekazań, czego Izraelici nie do końca znali. I a propos jeszcze samego przykazania, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Tam jest zapisane sabat. Lista Hebrajczyków, początek listy Hebrajczyków mówi, że teraz od czasów Chrystusa mamy nieustanne sabatowanie.
Czyli już nie święcimy jakby jednego dnia, ale w zasadzie całe nasze życie jest święceniem sabatu. Całe nasze życie. Przypomnijmy sobie jeszcze taki fragment z Listu do Rzymian, gdzie w podtekście widać, że ten problem był, ponieważ apostoł Paweł odnosi się do sytuacji, w której jedni ludzie uważali ten dzień za święty, a inny dzień za święty. Tam jeszcze sprawa pokarmów. Jedni uważali, że to można jeść, inni, że tamto i tak dalej, i tak dalej. I Paweł rozstrzyga to jednoznacznie. I mówi, niech każdy święci taki dzień, jak uważa za właściwy. I niech każdy jada to, co uważa za właściwe. Jeżeli ktoś koniecznie chce jarzyny jadać, jest słaby, ale ma do tego prawo. Czyli on jakby kładzie nacisk na to, że my jesteśmy wolni w takich sprawach. Że tu nie chodzi o to, aby przestrzegać regulaminu, ale chodzi o to, żeby przestrzegać idei. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Kiedyś Izraelici cały tydzień czekali, żeby jeden dzień święcić. My mamy święcić każdy dzień, ponieważ sabat od czasów Chrystusa, od czasów Jego zwycięstwa na krzyżu, od czasów zmartwychwstania jest obowiązującą dla nas normą na każdy dzień. Każdy dzień mamy przeżyć jak święci ludzie, a nie czekać tylko, aby co siódmy dzień oddawać w szczególny sposób chwałę Bogu. Tutaj rzeczywiście dzieje apostolskie pokazują nam, że chrześcijanie zbierali się dzień po sabacie. Dokładnie tak jest napisane. Ale też jest napisane, że oni się zbierali każdego dnia. I każdego dnia czytali Słowo Boże, każdego dnia śpiewali pieśni, każdego dnia zanosili modlitwy, każdego dnia łamali chleb i dzielili się winem. Za czas Nowego Testamentu to jest czas jednego wielkiego święcenia obecności Chrystusa w naszym życiu. Jeżeli ktoś chce wyróżnić jakiś dzień, to powiem szczerze, nie bardzo wiem, jak go można wyróżnić. My tylko dlatego zbieramy się w niedzielę, ponieważ i tak wszyscy mamy wolne w tym dniu. Może ja, nie wiem, łamię jakieś tabu tutaj, ale to jest moje przekonanie. Każdy dzień jest tak samo ważny. Każdy dzień, jeżeli jest przeżyty bez obecności Chrystusa, jest złamaniem zasady sabatu dla nas. Bo Chrystus jest dla nas co dzień dostępny i możemy w Nim nieustannie odpoczywać. Idea sabatu to jest idea odpocznienia, odpoczywania. I dlatego ja szanuję, jeżeli ktoś chce koniecznie wyróżnić sobotę, proszę bardzo. Tylko też musi rozumieć, że jest to jego wewnętrzne, własne przekonanie, którego nie da się w żaden sposób uzasadnić biblijnie, chyba że literalnie, ale co za tym nic nie idzie. Żadna idea za tym nie idzie. Tylko idea przestrzegania tego jednego dnia i koniec. A ja mówię, dobrze, Biblia uczy nas, przestrzegajmy tego jednego dnia, ale nie róbmy różnicy w stosunku do innych dni, bo ona nie pozwala nam na to. Zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła, każdy dzień jest taki sam. Jeden ten uważa za święty, inny tamten uważa za święty. A list do Hebrajczyków uczy nas, jest nieustanne święcenie, nieustanny odpoczynek, nieustanne sabatowanie. Nie ma więc powodu do czynienia różnic. To po pierwsze. Nie ma powodu do łamania jedności. To po drugie. Jest powód do tego, aby cieszyć się, radować ze zwycięstwa Chrystusa i prawdziwego odpocznienia dla nas, czego Żydzi nie mieli. My mamy. Ponieważ Chrystus pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał diabła. My już nie musimy się starać o zbawienie. My je mamy za darmo z łaski. I to jest jedno wielkie święto. To jest jeden wielki sabat. Na tym polegała idea sabatu. To była zapowiedź tego, co się miało zdarzyć wiele lat później. To, że Żydzi tego nie rozumieli, że zrobili z tego regulamin, można powiedzieć, że oni ośmieszyli ideę sabatu. I tutaj brat słusznie zauważył, że Pan Sabatu, kiedy zobaczył pracę wykonywaną przez ludzi, którzy spuścili te nosze przed jego oblicze, Pan Sabatu nie zwrócił uwagi na sabat, ale zwrócił uwagę na wiarę tych ludzi. Dlatego, że sabat jest dla ludzi wierzących. Dla ludzi, którzy nie uwierzyli, dla ludzi, którzy nie zaufali Chrystusowi, śmiem powiedzieć, że idea sabatu jak najbardziej obowiązuje, bo to jest wszystko, co mają. Nie mają niczego innego. Mogą tylko przeżywać ten jeden dzień.
I tylko ten, w tym jednym dniu mogą w jakimś sensie przestrzegać regulaminu. Ale co dalej? To jest dopiero początek drogi. W efekcie mamy jeden wielki sabat, który jest wiecznością. My tu sabatujemy ile lat? 80? Może 90 niektórzy, jeżeli się szybko nawrócili. Ale przed nami jest jeden wielki sabat, jedno wielkie odpocznienie w wieczności. I zapowiedź tego mamy w naszym codziennym życiu, świętym życiu, kiedy mamy nieustannie sabatować. Ja wiem, że to może jakby nie być przekonującą odpowiedzią, ale z drugiej strony, i tu się brat chyba ze mną zgodził, Duch Święty przekonuje. My nie przekonujemy, co my możemy zrobić. Ja mówię, jaka jest moja wiara, jak rozumiem sabat i jestem przekonany, że go nie łamię w żadnym wypadku, a wręcz jestem przekonany, że dzięki Chrystusowi rozumiem sabat i nie tylko go rozumiem, ale chcę go przestrzegać tak, jak Pan tego oczekuje. Jeżeli ktoś jest przekonany do czegoś innego, no cóż, ja nikogo nie przekonam. Tak uczymy u nas zboże i wierzę, że dobrze uczymy. Aczkolwiek jestem przekonany również, że nie jest to jakby temat najistotniejszy. Rzeczywiście wiarą zbawieni jesteśmy i właściwie to powinien pielęgnować, pilnować swojej wiary, pilnować czystości życia, a to już jest sabatowanie. To jest moja opinia, oparta na Biblii jak najbardziej, ale nie mam zamiaru przekonać. Na pewno, jeśli byśmy traktowali sabat literalnie, no to nie jest odpowiedź na pytanie. Na pewno nie. Są jakieś pytania? Dziękuję bratu. Chciałbym powiedzieć, że kiedyś za czasów Pana Jezusa była taka sekta Esenczyków, to byli tacy najbardziej zakonni. I taka pozostałość po tych Esenczykach, która była w Polsce, oni już są tu na wymarciu, oni się nazywają Karaimici. Karaimici to była taka grupa, ich było bardzo dużo w rejonie Wilna, Wilejki i tak dalej, na Wileńszczyźnie. Po wojnie ich było, no jeszcze niedawno ich było około 120 osób i oni byli tak zakonni, tak dalece przestrzegali tego sabatu, że nie wolno zapalić żarówki, bo jest wykonywana jakaś praca, żeby się u nas świeciło. Nie wolno podgrzać posiłku, bo ja muszę zapalić ogień, żeby podgrzać daną potrawę. Tylko siedzieć i to. Oni się nazywają Karaimici, jest Polski Związek Wyznania Karaimskiego i oni są zalegalizowani, bo taki związek był przed wojną ich w Polsce było chyba kilka tysięcy, oni byli i na Litwie i tak dalej, na tych terenach. Chciałbym jeszcze może na jedno zwrócić uwagę, na pewne takie niebezpieczeństwo. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale gdy rozmawiam z tymi, którzy są wyznawcami kościoła adwentystycznego i bardzo się tego trzymają, to oni twierdzą co? Że jeśli nie przestrzegasz sabatu, nie będziesz zbawiony. Chciałbym powiedzieć, to nie jest warunek zbawienia. Pan jest Panem i sabatu. A coś takiego się zdarza. Ja znam wielu adwentystów i mogę powiedzieć zewnętrznie, ich życie jest, można by powiedzieć, wzorowe. Nie piją, nie palą, nie ładują. No, wiele rzeczy można by powiedzieć naj. Ale jak się z nimi rozmawia, ty nie jesteś z tych, bo to a to. Nie. Słowo Boże mnie tak uczy. Ja myślę, że brat to tutaj tak bardzo dokładnie, jasno przedstawił. Nie wiem, czy wystarczy. No, szkoda, że męża nie ma, by to słyszał, nie? Jeśli są następne pytania, to proszę bardzo, jesteśmy tu w tej takiej atmosferze. W niektórych społecznościach nie ma takiej otwartości i dlatego robimy zawsze takie pudełko i tam się anonimowo stawia te pytania, ale ja myślę, że w tej wspólnocie tu, której jesteśmy teraz, można śmiało postawić pytanie, bo są najróżniejsze. Tutaj jeden, byłem taki zapytany o kościół lokalny, Witnessa Lee, bo on też
tu przez radio podaję audycję i chciałbym powiedzieć, że tego jest naprawdę bardzo wiele i nie od razu jest to do rozpoznania, ale jeśli jest jakaś wątpliwość, to my zwracamy się do Bożego Słowa. A też ja chciałbym powiedzieć, ja się zwracam do Słowa Bożego, ale też proszę, Panie, ja mam jakiś niepokój, ja się z tym stykam. Ta osoba w to jest zaangażowana. Panie, ja jestem bezradny. Brakuje mi poznania. Chciałbym powiedzieć, nam brakuje nieraz poznania w różnych kwestiach. I jeśli my się uciszymy, zwrócimy się do naszego Pana, to On nam odpowiada. On nas nie pozostawi bez odpowiedzi. Dlatego ja chciałbym powiedzieć, to jest taka jedna rada. Masz wątpliwości? No, w tej chwili proszę bardzo, będziemy się starali jeszcze wspólnie z bratem jakoś dać odpowiedź. Proszę o stawianie tych pytań, bo to bardzo często mówię, no ja się chcę, tylko no mi tak jakoś głupio było. Proszę się naprawdę szczerze zapytać, ale taką radę, nawet jak się rozejdziemy, Panie, ja mam pewną wątpliwość. Pan daje odpowiedź, tak? I ja chciałbym powiedzieć, że nawet poważni słudzy Boży, czytamy o tym w Słowie Bożym, mieli pytania. My wiemy, jak ta sunamitka, która tam tak wiele uczyniła dla Elizeusza, że mu nawet taki ala hotelik w jej domu sporządziła. I on się po tym pytał jej, no chciałby coś dla niej uczynić, nie? No bo ona taka do niego gościnna, uprzejma i tak dalej. A ona, nie mam syna, nie ma. Nie. I on się modlił i my wiemy, że tam była historia i ten chłopak się urodził. No w tym czasie być bezdzietną dla kobiety to było, no, była jedna z przykrzejszych spraw. I on się urodził, a potem za jakiś czas, my wiemy, zachorował na słońcu, co to było, zapalenie opon mózgowych, czy co, w każdym razie umarł. I ta niewiasta, co zrobiła? Ona nie miała Pana jeszcze Jezusa, żeby się do Niego zwrócić, ale ona przyszła do tego męża Bożego. A ten Elizeusz chciał to załatwić jakoś tak przez tego Giezego, nie? Ale potem mówi, zostaw ją, bo Pan zakrył przede mną, czym jest jej problem. Pan zakrył. Nie zawsze Pan da. Ale on się zapytał, w czym jest twój problem. My czytamy, że on z nią poszedł, modlił się nad tym chłopcem. Ta cała historia, jak on tam no, po prostu musiał ogrzać nawet jego ciało, bo on się na niego położył, zaczął kichać, wrócił do życia. Nie? Ale to już jest przebieg tego cudu. Ale najistotniejsze było to, Pan zakrył przede mną. Taki sługa Boży mówi, Pan zakrył przede mną, w czym jest jej problem. I Pan, jeśli my się zapytamy, my mamy braci i siostry, my możemy przyjść, ja to tak rozumiem, a jak ty rozumiesz? Szukajmy oblicza Bożego, a Pan nam odpowie. Ja, może to trudno odpowiedzieć, ale jedni z największych zagrożeń, no ja czytam Słowo Boże, to jest uleganie zwiedzeniom. Uleganie zwiedzeniom. To znaczy to, co w tych zwiedzeniach jest najbardziej jakby eksponowane. Nie ma grzechu, bo poczucie grzechu, to już psycholodzy mówią, to wprowadza taki stan człowieka, że on się czuje winnym i to powoduje złe myśli, to powoduje zwątpienie, to prowadzi w końcu do takich stanów depresyjnych, które trzeba leczyć i poczucie winy i grzechu zostaje rozmydlone i tak twierdzą nawet naukowcy, oni to chcą w jakiś sposób udowodnić. A więc to poczucie, że jest grzech i każdy za grzech poniesie swoją zapłatę. To jest, ja uważam, jedno z największych zagrożeń. Te nauki wschodnie, które się u nas tak szerzą, to co oni mówią? Nie ma grzechów, tylko jest brak wiadomości. Ale w hinduizmie nie ma pojęcia grzechu, prawda? Więc jeśli, no nie wiem, czy
czy to ciebie, bracie, zadowala ta odpowiedź, ale ludzie, no, naukowcy mówią i to, co te prawdy biblijne są, no, wprost znieważane. No, my czytamy tutaj, ja to czytałem z tego drugiego psalmu, że świat radzi, przewraca Boży porządek. I to się powszechnie akceptuje i uważa się, że to jest prawidłowe. Prawda? I chciałbym powiedzieć, że są takie nawet nauczania wśród młodych ludzi, wierzących w zboże. Myśmy sobie powiedzieli, że my się pobierzemy kiedyś i my już możemy razem współżyć. Taki, do takiego stanu dochodzi. W jednym zborze przychodzi dwoje młodych ludzi do pastora. My już wspólnie żyjemy razem, no bo nigdzie nie jest napisane, jak się ślub odbywał w tym... Ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Wziął ją do siebie. My wiemy ze Starego Testamentu, że była narzeczoną, to znaczy tak jak Maria, ale jeszcze ten okres to był, czy my powiemy, narzeczeństwa. W każdym razie on jej nie dotykał, nie współżył z nią. Nie? I mówią wprost, nie ma nigdzie takiej, jak to ma być. I teraz pastorze, my już razem żyjemy, bośmy sobie dali słowo, ale teraz nas... Chcemy, żeby przed zborem pobłogosławić. No chwała Bogu, ten pastor powiedział, wiesz, jak są pewne te rzeczy, które my mamy uporządkowane, jak się to odbywa, ja ci, wyście się pozbawili już tego Bożego błogosławieństwa, boście to znieważyli. Są takie porządki. My nie mamy napisane nawet przez apostoła Pawła, jak ma się odbywać to błogosławieństwo, tak? Nie jest praktycznie opisane, prawda? Ale my wiemy, że pewien porządek jest i my to robimy przed zborem, bo to, co tam Urząd Stanu Cywilnego, my robimy to przed zborem, nie? I są takie różne rzeczy, które są u nas teraz już, no to są wprowadzane i to powoduje takie zagrożenie. No młodzi ludzie i uważają, że tak, to jest prawidłowe, nie? Grzech nie jest grzechem, a ja uważam, że grzech jest grzechem, nie? Jest powiedziane nie cudzołóż, to znaczy nie mieć tego drugiego. Ale tam my wiemy, że wtedy, kiedy to było napisane w Starym Testamencie, to mieli po kilka żon, prawda? Po kilka żon, no wiemy, że Salomon ich miał bardzo dużo, Dawid też miał więcej, nie? No i te problemy też były, a... Jeszcze mimo tego, że ten mąż mógł mieć tyle żon, to jeszcze powiedziane było nie cudzołóż. Nie? No a my jesteśmy w okresie Nowego Testamentu, mamy jedną żonę, to znaczy jedno jest, no tylko jedno, nie? No i my musimy na tym polegać. I dla przykładu jeden brat, który też prowadzi misję w Afryce, mi mówił tak, no nawracałem się i tam, no on akurat... W Zambii bardzo, w Kongo, w Zambii, przede wszystkim w Zambii działał. No i tam, jak jest mężczyzna bogaty, to ma 5-6 żon, bo go stać na to, żeby je kupić, na ten biedak ma jedną, tak? No i teraz nawróciło się kilku, jeden miał 5, drugi 3 i tak dalej, nawrócili się. No i teraz on ma 5 żon, on mówi, no a Słowo Boże mówi, niech... Jak to ma być mężem jednej żony i co zrobić, nie? Są takie problemy i ten brat mi mówi, no wiesz, ja byłem, w, no co tu zrobić? Kobieta, która nie ma męża, a miała męża, to no, w Afryce to ona jest niczym. To jest gorzej, niż by w ogóle nie wyszła za mąż. To jest no, traktowana, no, my sobie tego nawet nie wyobrażamy. No i ten brat im wprost powiedział, wiesz, on mi mówi, wiesz, ja nie wiedziałem, co zrobić. Powiedziałem mu, masz 5, ale teraz wybierz sobie jedną, żyj z nią, a te drugie chowaj tak, jakby były twoje służące i tak dalej. Nie miej z nimi kontaktów, ale utrzymuj ich, że one są dalej żonami. No, są różne takie okoliczności, które mogą być. Ale tu chciałbym jedno powiedzieć, że grzech jest grzechem i eliminowanie grzechu przez te różne nauki wschodnie i tak dalej i przez w naszych, znowu w naszej szerokości geograficznej tłumaczenie, że nie ma poczucia winy i tak dalej, że, bo to powoduje takie, a takie złe skutki, to jest
to jest diabelstwo, bo Słowo Boże mówi, że grzech jest grzechem. Więc chciałbym powiedzieć, że różnica jest bardzo wielka. I pierwsze, to co zauważam, to nie tylko w Kościele, ale w świecie, że autorytet rodziców, starszych i tej młodszej generacji to jest niebo a ziemia. Kiedyś ojciec to był czymś wielkim. Jeszcze moi rodzice, to może tak trochę będzie brzmiało, to nie mówili swojemu ojcu ani matce ty, tylko per wy. Była taki szacunek do rodziców, że się nie mówiło ty, tylko wy. Chciałbym powiedzieć, no to może teraz to jakoś inaczej brzmi, ale na przykład za moich czasów, no miałem ten przywilej, że moi rodzice się nawrócili. Mama się nawróciła wtedy, gdy miałem 2 lata, a ojciec, jak miałem 5 lat. I od dzieciństwa chodziliśmy na nabożeństwa. No, akurat nie było w szkółki i ja jako 6-letni chłopak, nabożeństwa były 2 do 2,5 godziny, siedziałem obok ojca i nie przyszło na myśl, żeby można wyjść. No dzisiaj dzieci jedzą cukierki, wychodzą i tak dalej, rodzice z nimi robią, no różnie się zachowują, nie? Była taka bojaźń, jak głoszone było słowo, że to się nikt nie ruszył, nie? Myśmy słuchali Bożego Słowa. Oczywiście ubranie i tak dalej, to wszystko musiało być odpowiednio, nie? No za moich czasów no, też takie było. Ja z tego tytułu też, mogę powiedzieć, nawet cierpiałem. Na przykład w naszych środowiskach mówiło się, że choinka to jest bałwan i myśmy nie mieli choinki. I chodząc do szkoły, dzieci, no ten ma choinkę, tam jest pod choinką, nie? No ale było takie biedna dziewczynka z zapałkami, co patrzyła, no wiemy te baśnie Andersena i tak dalej. I ja byłem z tych biednych, bo u nas nie było w domu choinki. Bo w zborze było tak powiedziane i to było tabu, to się na ten temat nie mówiło. Bo nie i koniec. I jeśli chodzi o to, to ja z jednej strony tak trochę ubolewałem, potem się już do tego przyzwyczaiłem, ale teraz jak na same wspomnienie choinki, to mam takie nieprzyjemne skojarzenia z dzieciństwa. Ale tak było. Było wiele spraw, które dla nas były no, problemem. W gimnazjum było tak, że na gimnastyce, czy jak się tam wychowanie fizyczne nazywało, to no, każdy, kto chodził już do gimnazjum, to już też jeździł na nartach, nie? No i dziewczyny chodziły, ja wiem, że z moją siostrą był problem, no bo jak to na nartach w spódnicy jeździć? Nie było mowy, żeby kobieta chodziła w spodniach. Dzisiaj to jest normalne, tam to się mówi za normalne, nie? Ale to było kiedyś nie do pomyślenia. Ja chciałbym powiedzieć tylko to jeszcze za moich czasów studenckich. W 51 roku w lutym był ksiądz taki dosyć no, w Zakopanem, w tym starym kościele. On no, msze się wtedy jeszcze przed tym drugim soborem jeszcze się odprawiał te wszystkie transubstancje i tak dalej, to się plecami do zboru, do zebranych, ale ten ksiądz, to było w lutym, wyszedł przed ołtarz i powiedział wprost, wszystkie kobiety, które są w spodniach, natychmiast opuszczą świątynię. I wyszły. Tak, no tak, tak było kiedyś, to było w 51 roku luty Zakopane. Nie? Ja to podam jako przykład, a to było w kościele, a chciałbym powiedzieć w zborach, to było jeszcze ostrzej. Nie? Chciałbym również powiedzieć o tym, że bracia usługiwali Słowem Bożym, ale mógł usługiwać ten tylko Słowem Bożym, którego życie było adekwatne do głoszone Ewangelii. A więc jak tam był jakiś, no różne tam było z jego życiem, to on nie śmiał stanąć za kazalnicą.
Był chór i młodzież, młodzi ludzie śpiewali w chórze. Jak tam było niewłaściwe zachowanie młodzieńca czy dziewczyny, to ty nie możesz śpiewać w chórze, bo twoje zachowanie jest, no, zawieszamy cię. Następna sprawa była, jeśli ktoś tam, no, na przykład chłopak chodził z niewłaściwą dziewczyną czy odwrotnie, to było takie ostrzeżenie, pół roku nie możesz przystąpić do stołu pańskiego. No nie wiem, nie słyszę, żeby tak w zborach teraz było, ale tak było u nas. Gdy potem już byłem trochę starszy, już młodzieży, to starsi bracia, żyjesz, to stań i złożysz świadectwo. No ja chciałbym powiedzieć, że ja z taką tremą, takim jąkaniem się i tak dalej, miałem zawsze wielkie opory, żeby wyjść. To się już tak modliłem i już ze strachem szedłem, no szczerze powiem, że szczególnie w tych wiedziach, który brat będzie usługiwał, ja już miałem po niedzieli, bo wiedziałem, że wezwie, a szczególnie przez tydzień. I jak potem człowiek zaczął coś mówić, a było za długo, to już było trzeba zejść, nie? To różnie to było, nie? Ale to nie był koniec, bo po nabożeństwie się brało takiego, posłuchaj, coś ty mówił. Wiesz, ty się, no to ten początek, te 2-3 minuty, to było, co ci Pan dał, to naprawdę. Ale potem coś tak mieszał i mącił, że szkoda, żeś wyszedł z tego. No, ja już więcej nie pójdę, nie? Nie. Następny raz żyjesz, to masz. Ja chciałbym powiedzieć dzisiaj, nie dotykaj, bo się zrazi. Ja chciałbym powiedzieć, że kiedyś to było obowiązkowo w naszym zborze, że każda rodzina musiała być w ciągu pół roku przynajmniej raz odwiedzona. I to nie tak, że mnie zapraszał na kawę z ciastkiem i tak dalej. Nie, przychodzili dwaj bracia, zawsze dwóch, nie jeden, przychodzili i ci bracia mówili, jak żyjecie, jakie są problemy i tak dalej, to rozmawiali z rodzicami i chciałbym powiedzieć, że nieraz było trzeba pewne rzeczy załatwić, wyjawić, przeprosić się i była modlitwa i było rozwiązanie. Nie? To było również takie bardzo powszechne. No dzisiaj jak mnie przyjdą, jak mnie zaproszą, dzisiaj pastorzy mają godziny przyjęć. Ja już mówię niejednemu, że jak owca się błąka, to ona nie trafi na te godziny przyjąć. A Słowo Boże mówi, że dobry pasterz idzie za tą zgubioną. No dzisiaj nie ma czasu. Wprawdzie kiedyś to rower był albo piechota, a dzisiaj jest samochód, ale wszyscy mówią, że brak czasu. To też jest coś takiego, co bym, no niestety to się daje zauważyć. Poza tym jeszcze, co było takie bardzo istotne, ja to wyniosłem ze swojego domu, że rodzice nigdy nie mówili o słabościach braci i siostr, o innych członkach ze zboru. Dla dzieci to było, o tym się nie mówiło. Dlaczego? To było nauczanie, chciałbym powiedzieć, na to było zwracane uwagę. Jeśli się mówi, że ten brat on usługuje, a on wiesz, jaki on jest i tak dalej, a dzieci to tak nastawiają na takie rzeczy uszy, to potem mówią tak, on jest taki, to no, to jak on jest taki, jak go mam słuchać, to lepiej, no. Chciałbym powiedzieć, że ten autorytet tych usługujących, ta świętość, to było, ja tego nie zauważam. Teraz wszyscy o wszystkich wiedzą i to jak na talerzu, to o tym się mówi. To są tak zwane pobożne rozmowy. I tu jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, że co było o takim, ale to wprost budziło postrach w zborze. Jak ktoś do brata szczególnie przełożonego mówi, wiesz, ten tak, a tak. Tak. Wiesz co, to teraz pójdziemy mu to powiedzieć. O, to nie było takie, bo za plecami to się dobrze mówi. I ja kiedyś, no było w zborze taka sprawa, no było postanowione, że chrzest wiary się przyjmuje w zborze.
nie tam gdzieś na jakimś obozie młodzieżowym i tak dalej. Bo taka osoba się tam przyjęła chrzest, a w ogóle się po tym zborze nie zgłosiła, a różnie to bywało. Tak było postanowione i na ogół tego wszyscy pilnowali i tak było zresztą przyjęte, że przed chrztem, to przed całym zborem było trzeba złożyć świadectwo. Kiedyś jedna dziewczyna naszego ze zboru się przyjęła chrzest na obozie, nic nie przyszła, nie mówiła. No i ja na spotkaniu braci, bo raz na tydzień to spotkanie braci było, raz na miesiąc, mówię o takiej rzeczy. Tak, bracie, to teraz pójdziesz do tamtej rodzinie to powiedzieć. To takie było troszeczkę tego, nie? Ja mówię, ale jak to powiedział przełożony zboru, to się nie dyskutowało. Ja tylko poprosiłem, żeby ktoś szedł ze mną, żeby we dwójkę, bo zawsze dwóch, nie? Proszę bardzo, poszedłem i rozmawialiśmy. I ci braterstwo, ten brat, nawet mój kolega szkolny, się nie bardzo, ale jego żona mówi, wiesz, to jest prawda, to jest prawda, to jest racja, nie? Chciałbym powiedzieć, że taki pewien respekt był i to, co już niestety w świecie jest, to, że ten dystans, ja nie chcę powiedzieć dystans, ale ten autorytet rodziców i dzieci. Ja przychodzę do domu pastora, bo trochę jeżdżę. Cześć wujek, jak się masz? No chwileczkę, nie. Ja wujek, to dobrze, ale też jest taka trochę różnica. Ja tam nigdy nie mówię cześć mama, cześć tata. A dzień, cześć mama, cześć tata, idzie do szkoły. My mamy dziecko, pomodlić się, to dziecko idzie do szkoły, między ten świat, cześć mama, poszedł, nie? To są rzeczy, które były zupełnie inaczej. Ja na przykład też z racji tych podróży w różnych zborach, w różnych to bardzo często u pastora nocuję. No i wieczorem kończymy, już trzeba iść spać. W jednym domu siostra pastorowa, bardzo uprzejmie, bracie, jesteś zmęczony i tak dalej. I tam daje miejsce, nie? Poszedłem, ale drugi dzień, byłem tam kilka dni. Pytam się, czy wy tak wieczorem nie czytacie z rodziną Słowo Boże? Ten brat mówi, nie, to każdy sam, nie? A oczywiście siostra pastorowa, widzisz, ja ci mówię i tak dalej już, nie? Ja chcę tylko powiedzieć jedno, że nie ma społeczności z dziećmi w Słowie Bożym, przy Słowie Bożym. Przynajmniej raz wieczorem, raz dziennie się spotkać. Ja byłem tak przyzwyczajony, że mama czytała przy śniadaniu rano hasła, co było na dzień przepisane, a wieczorem się wszyscy spotykali przy czytaniu Słowa Bożego i każdy miał dużo zajęć, ale była taka godzina i koniec i my czytamy. Dzisiaj to wyegzekwować, to są takie różnice, może to ja tak już detalicznie opowiadam, ale ja wiem, że to było i ja to uważam za właściwe. Utrzymanie takich norm jest dosyć trudne. I jak teraz zauważam, na wszystko jest brak czasu, na wszystko i ten brak autorytetu, a ten pastor zboru, a to już jest taki wszystkie słabości wie, to bardzo niszczy. Jednak ten szacunek do starszych i tak dalej, to jest bardzo, bardzo potrzebny, a tego nie ma. Nie? I tu jeszcze chciałbym o jednym powiedzieć, że za moich czasów było tak, to znaczy za moich czasów, kiedy byłem młodszy, bracia się spotykali przed nabożeństwem. I było zawsze takie pytanie, kto ma słowo od Pana, który by mógł zacząć. I wtedy zawsze się ktoś taki znalazł i potem było tak, że jeden i drugi i trzeci, więcej nie, ale maksimum, bo żeby nie rozpraszać, dołączał się do tego głoszonego słowa. I stwierdziłem wielokrotnie, zwracali na to uwagę ci, którzy byli tak przypadkowo albo na takim nabożeństwie,
że to się jedno z drugim łączyło. I myśmy zwracali na to uwagę, żeby dać miejsce kierownictwu Ducha Świętego. Jestem pobudzony, wstaję i dołączam się do tego. Chciałbym powiedzieć, że to buduje, jeśli my możemy się uzupełnić. Oczywiście chodzi, nie można opowiadać i przewracać tego, co się mówiło, ale my byliśmy w takiej atmosferze wychowani, żeby dać miejsce Duchowi Świętemu. I co jeszcze było, może to jest u nas, ale w wielu zborach tego nie ma, były raz na pół roku, były zawsze spotkania, co był cały zbór. I było tak powiedziane rodzicom, że mają się zatroszczyć o to, żeby małych dzieci nie było, bo to nie było dla wszystkich, żeby można swobodnie się wypowiadać i kto co jak widział, nie jakieś tam kłótnie i tak dalej, ale ja mam taki problem, a ja to widzę niewłaściwe w zborze i tak dalej. Były takie spotkania. Chciałbym powiedzieć, że czasami były takie problemy w zborze zaistniały, że dosłownie przełożony ogłaszał, są problemy w zborze, my nie możemy przeprowadzić łamania chleba. No dzisiaj na ogół w zborach jest ta data, pierwsza niedziela w miesiącu, czy tam, no to może być różne, ale to jest, tak było przyjęte, że przed łamaniem chleba był post, tak? I to już było, ale potem, niedziela akurat post, to a goście przyjdą i tak dalej, u nas jest post. Zostało to zarzucone. A bardzo często właśnie były te stosowany post, bo mamy problem w zborze. Kto chce, dobrowolnie pości. I bardzo dużo, teraz jest jeszcze troszkę łatwiej, bo jest sobota wolna, ale jak się pracowało i w sobotę, to w niedzielę był jedyny dzień, co można było pościć, bo do postu też trzeba takiego uciszenia się, troszeczkę skoncentrować na słowie, a w zależności od pracy to nie zawsze się udawało, nie? Ale dzisiaj jest tak, niedziela, goście przychodzą, odwiedzają się, jak tu pościć, prawda? I w ogóle się nie pości. To są takie może, nie takie może najistotniejsze sprawy, ale to się tak trochę nawarstwia i tego jest dużo i zauważam, że tak jak kiedyś było, tak trochę mi jest nieraz smutno, że tak nie jest. Ale jak coś się powie, szczególnie ci, którzy są już starzy, to mówią, ty ciągle tylko to, co było, a my musimy iść naprzód. Tak, ja wiem, że my musimy iść naprzód, ale też z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że to, co jest święte, czci ojca twego i matkę twoją. I tam jest, apostoł Paweł pisze, pierwsze przykazanie z obietnicą, z tym to jest. I niestety i w zborach dzieci Bożych z tym jest też różnie. Nie wiem, czy to może tego bardzo dużo nagadałem, powiedziałem wam i trochę namieszałem, ale chciałbym powiedzieć jedno, że ta karność, ten szacunek, ta bojaźń Boża, mi się zdaje, że jednak było inne. Dzisiaj są takie różne sposoby przekazu, pantomima, dzieci, te Kids King i tak dalej, co one opowiadają. Kiedyś na jednej konferencji młodzieżowej w Bieszczadzie, taki naprawdę, za przeproszeniem, smarkarz wstał i mówi, spotkałem Boga w swoim życiu. Ja nie wytrzymałem i mówię, synku, czy ty wiesz, co to znaczy spotkać Boga w swoim życiu? Już przed całym nabożeństwem, i on tak opowiadał, oni to byli z tej grupy Kids King, a potem jeszcze jak zaczęli się przewracać tam, gdzie na podium, gdzie kazalnica, to ja byłem ściśniony. Takie sposoby przekazywania Ewangelii. My chcemy wychodzić niby naprzeciw, ale chciałbym powiedzieć, że tam, gdzie jest głoszone słowo w mocy, to na to się odezwą. A my się przez dostosowywanie do metod tego świata, my się
zrównujemy z tym światem i wprowadzamy świat do naszych zborów. A to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I przed tym, co trzeba przestrzegać, jest taki jakiś duch czasu. Jak my się nie dostosujemy, to do nas nikt nie przyjdzie. No taka jest sytuacja i wiemy, jaka jest muzyka i tak dalej. Jak są większe zbory, mają więcej tych profesjonalistów muzycznych, to oni, wprost ta muzyka i tak dalej, to ma przyćmić całe nabożeństwo. I bardzo często, jak teraz się słyszę, jaka ma być ewangelizacja, a jaki tam będzie zespół. Tak? Nie kto będzie usługiwał, czy będzie głoszona pełna Ewangelia, ale jaki. No kiedyś, ja jestem wychowany na śpiewniku pielgrzyma i chóry śpiewały pięknie i ich grane było i też byli tacy, którzy umieli nie tylko grać, ale i składać pieśni. I to... Te pieśni przynosiły też i Ewangelia, jeśli się tam monotonnie powtarza 2-3 wyrazy. I ja tak dla przykładu powiem, jak Pan Jezus przychodził do wystraszonych, mówi: pokój wam, nie bójcie się, nie? Jak matka przychodzi do dziecka, które się boi w łóżeczku, ona tak spokojnie, nie? A u nas: nie bój się, nie bój się. A to te decybele przy tym 80 i więcej, nie? I to ja się mam nie bać? Ja się już tego wystraszę, jak coś takiego, nie? Zupełnie coś innego. No mówię tak jak kiedyś, chwała Panu, nie? Jak mówimy, nie? No jak mówimy chwała Panu, naprawdę chwała Panu. Kiedyś taki był ewangelista, z Anglii był, chwała Panu. No zbór powiedział: chwała Panu. Taką minę jeszcze tak ucho nadstawił, nie? No i potem, głośniej, no za piątym razem, no to wreszcie było dobrze. Jak potem zobaczyłem fotografię jego nabożeństwa, to ci członkowie tutaj jak na szachownicy figury, nie? Ale mówi, jak to u niego głośno. Nie na tym polega to. A dzisiaj to niestety to ma miejsce. Proszę jeszcze... Jeśli są pytania, ja wiem, że nadużywam waszej dobroci i cierpliwości, że tyle mówię, a wy słuchacie i tak grzecznie słuchacie. Nikt mi tak nie pokazuje, nie? Bo w niektórych zborach, szczególnie na zachodzie, jak już ta godzina mija, to już jak tak ktoś taki ruch robi, to znaczy, że już trzeba kończyć. Nie, ja jestem gotów zaraz kończyć, tylko chciałbym naprawdę, żebyśmy się mogli... rozejść nie taki w jakimś niedosycie. Dlatego proszę, jeśli ktoś ma albo jakąś naukę się z tym zetknął i nie wie, co to jest, to może będę mógł na to odpowiedzieć. Więc my może od razu zwrócimy się do dnia 50, gdzie czytamy tak bardzo wyraźnie, że kiedy byli zgromadzeni w dzień 50, jednomyślnie byli zgromadzeni ci, którzy byli, oczekiwali na tą obietnicę. My czytamy, Pan Jezus, kiedy zanim został wzięty, to On mówił do uczniów: macie oczekiwać, abyście przyjęli moc z wysokości. I to jest bardzo takie znamienne, że w ten dzień 50 byli wszyscy pospołu. My czytamy, że w tym dniu nawróciło się 3000 ludzi, a Żydów było bardzo dużo na tym miejscu. W ten dzień 50 to był taki specjalny dzień przynoszenia tych ofiar żniwnych, ten dzień 50. Ich było bardzo wiele w Jerozolimie, ale ci, którzy oczekiwali na wypełnienie tej obietnicy, to oni byli wspólnie razem. Oni nie byli tak rozstrzeleni jak na szachownicy. I my czytamy, kiedy Duch Święty stąpił, nawet z tymi znamieniami ognia, oni zaczęli wszyscy chwalić Pana w językach. I tu jest napisane, że wszyscy, którzy tam byli obecni, słyszeli ich mówiących wielkie sprawy Boże i to wysławiało imię Boże.
To nie była jakaś taka sobie mowa. I tam były dwie grupy ludzi. Wszyscy to słyszeli, jedni zrozumieli, przyjęli to, że to była Ewangelia do nich głoszona i my wiemy, że Duch Święty przez ten dar wywyższył Jezusa, ale byli tacy, którzy mówili, że się młodym winem popili. I apostoł Piotr to wyjaśnił, bo do godziny 9 rano żaden Izraelita nie wziął mocnego napoju, tak? Więc wiedział, że nikt z nich nie jest pijany. I chciałbym powiedzieć, że to było takie potwierdzenie dopełnienia pełni Ducha Świętego. Pełni Ducha Świętego. Po co to było potrzebne i po co jest nam to potrzebne? Do pełni mocy do głoszenia. My wiemy, że Pan Jezus, kiedy wysyłał uczniów, to im mówił, zostaniecie napełnieni mocą z wysokości. Oni chodzili z Jezusem, oni się uczyli tyle lat, ponad trzy lata, a my wiemy, że oni zawiedli. I Pan Jezus, kiedy im mówił, oni znali już naukę Pana Jezusa, ale oni do tego potrzebowali mocy. To jest jedna sprawa, że my potrzebujemy tej mocy Pana naszego Jezusa do głoszenia Ewangelii w mocy. To jest jedno. Drugie, modlitwa w językach, to jest modlitwa w tym języku, w którym jeszcze nie zgrzeszyłem, bo my wiemy, że naszą mową, językiem bardzo prędko możemy zgrzeszyć, prawda? My możemy, i apostoł Jakub tak bardzo wyraźnie pisze, co to jest, czym jest język i co wszystko ten język może złego zrobić. Ale jeśli my się modlimy w języku, który nam Pan da i my go chwalimy, wielbimy, jest powiedziane również, że my wzdychamy wzdychanie niewymownym i Pan nam daje słowa, których my nie rozumiemy, gdzie nasz umysł jest wyłączony. My wtedy nie myślimy, nie formujemy słów, ale mówimy to, co Duch Święty mówi przez nas i to służy do budowania siebie, a też tak jak i w Dzień Pięćdziesiąty, to służy do budowania innych, bo my słyszymy, że ci wszyscy, którzy tam byli z różnych krain, oni to słyszeli w swoich własnych językach. Tu jest ich dużo wymienionych i takimi różnymi językami się modlili i Pan dał po to, żeby w ten Dzień Pięćdziesiąty ci zgromadzeni usłyszeli Ewangelię. Dla dzisiejszych misjonarzy jest wiele problemów z tego tytułu, że przychodzą do szczepów, do ludzi, którzy nie znają, których języka się nie zna, a z nimi się chce dotrzeć do Ewangelii. I Pan daje to w zależności od potrzeb i tu można by mnożyć przykłady. Ja tylko taki jeden podam. Autentyczny przykład to był rok 62 albo 3. W Warszawie, jeszcze wtedy to był Kościół Zjednoczony na ulicy Poznańskiej, tam były wtedy nabożeństwa, był taki ewangelista, on się nazywał Tommy Hicks, kto czytał książkę Najszczęśliwsi na świecie Szakariana, on tam występuje jako ten jeden ze współzałożycieli tych ludzi pełnej Ewangelii, czy ludzi interesu pełnej Ewangelii. On tam występował. I ten Tommy Hicks był w Warszawie, od nas z Cieszyna też tam parę osób pojechało. I on usługiwał Słowem Bożym jako ewangelista. No, on tam nie za bardzo się podobał. On takie tam, co my, no tam po amerykańsku trochę taki swobodniejszy był, więc już go tam no, po swoim odsądzili, no to takie strzelanie z palca, no to, no nie wiem, no już choćby z tego względu, żeby kogoś nie zgorszyć, tego nie należy robić, ale on tak zrobił. Ale co dalej, on poleciał z Warszawy do Leningradu, wówczas teraz Petersburga, Leningrad i tam miał głosić Ewangelię w 62 rok, to pamiętajmy, to było nieco inaczej, miał głosić Ewangelię w kaplicy baptystów, miejsc 250. Siedzących miejsc, stojących nie wolno było. I sala była pełna. I chciałbym powiedzieć, że
ilu tam było służbowo, a ile było takich, którzy przyszli słuchać, to ja już nie wiem, no, bo tak tam no, wiadomo, że wszędzie były te wyciągnięte uszy na tych różnych, szczególnie zagranicznych gości. I ten Tommy Hicks otrzymał do dyspozycji tłumaczkę, dziewczyna, członek konsomołu, 25 lat miała i ona biegle mówiła po angielsku. I ona go zaczęła tłumaczyć. I chciałbym powiedzieć jedno, kiedy on zaczął głosić o mocy krwi Jezusa, o dziele odkupienia, to ona powiedziała ani słowa dalej. Ona tego nie potrafiła mówić jako osoba niezbawiona. I teraz sobie proszę wyobrazić, że jest takie audytorium i nie ma tłumacza. I wtedy ten Tommy Hicks zaczął mówić biegle, płynnie po rosyjsku kazanie. To trwało 32 czy 33 minuty. To była głośna sprawa. Potem o tym się mówiło i pisało. Nigdy przed tym, nigdy po tym nie mówił. Co mówił, on nie wie, ale on głosił Ewangelię. Duch Święty wtedy było to, że on to otrzymał, ten dar na ten czas i głosił słowo. I wszyscy słyszeli. Chciałbym powiedzieć, że wrócił potem i jest taka gazetka Herald Jego Przyjścia, czy Zwiastun Jego Przyjścia, potem Voice of Healing. To w tych dwóch gazetach było bardzo dokładnie opisane, kiedy się to stało, jak. I on mówił, że nie mógł, nie może powiedzieć, co on głosił. On tylko zaczął głosić o mocy krwi Jezusa, a ta niewiasta tego nie mogła przetłumaczyć już jako niezbawiona. I chciałbym powiedzieć, że tam był taki moment, no nie chcę powiedzieć, że szok, ale było takie zaskoczenie, że nikt nie przeszkodził. I wszyscy zgromadzeni słyszeli Ewangelię. Więc są różne momenty i chciałbym powiedzieć, że Duch Święty nas uczy, wprowadza we wszelką prawdę i również to poznanie. Chciałbym powiedzieć, że Lewi Petrus, to był jeden z takich no, głównych nauczycieli w Kościele Zielonoświątkowym na początku ubiegłego stulecia. On pisze w takiej książce, która no, w polskim jej nie ma języku, ale to ta książka ma tytuł Duch, wiatr wieje gdzie chce. My wiemy, że Pan Jezus przyrównuje w rozmowie z Nikodemem też do działania ducha jako wiatr, który wieje gdzie chce. I tam pisze Lewi Petrus taką bardzo ciekawą rzecz. On pisze tak, warunkiem zbawienia jest, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. I to mówi słowo i on mówi tak i amen. I pisze dalej, ale chrzest Duchem Świętym to jest wypełnienie obietnicy, które nam Pan dał do zwycięskiego życia. I twierdzenie, że kto nie mówi językami, nie jest zbawiony, jest błędne. I jeśli ktoś mówi językami i uważa, że jest o jeden szczebel wyżej na drabinie do nieba, to jest też błędne, bo jesteśmy wobec Boga jako odkupieni równi. Ale on dalej pisze, ja sobie nie wyobrażam zwycięskiego życia i życia w służbie dla Pana bez pełni Ducha Świętego. Mi się bardzo podoba to, bo to jest takie, bym powiedział, streszczenie jego książki, nie? Że on wskazuje na to, że nam to jest potrzebne, nam to Pan daje, ale my tego nie wymusimy. Pan daje komu chce, kiedy chce i jak chce. I takie nauczanie, na przykład słyszałem, jak jeden ksiądz mówi tak, nie proście o Ducha Świętego, bo jak nie rozróżnicie, bo chciałbym powiedzieć, że diabeł przeciwnik też daje języki, a to jest konieczne, żeby rozróżnić, nie? My zresztą na ten temat czytamy i mówi, żebyście nie dostali czegoś niewłaściwego, to z daleka od tego. No Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, jeśli my jako ludzie, jeśli nasze dziecko prosi o chleb, to mu nie damy żmii ani węża. Tak samo Ojciec nasz niebieski, jeśli go prosimy o dobrą rzecz, czy on nam da węża, czy bazyliszka, czy jak to jest w różnych tłumaczeniach. Więc chciałbym powiedzieć, że to jest potrzebne dla nas, dla naszego budowania.
Ale w nabożeństwie, jeśli by się wszyscy modlili w językach, a nie ma wytłumaczenia, apostoł Paweł nam bardzo wyraźnie pisze, to raczej on się modli więcej niż inni. Ale on mówi wyraźnie, jeśli w zborze, to ma być tłumaczenie. I tu chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę, że nie ma granicy wieku. Są dzieci, które żyją i Pan ich napełnia i one mówią. Ale też chciałbym na drugą rzecz zwrócić uwagę, że to można stracić. To można stracić. To nie jest koncesja, że ja to nabyłem i to mi zawsze zostaje. W zależności, jakie moje życie jest, Pan nie posłuży się nieczystym naczyniem. Czy to wystarczy? My, a oni się nie dają przekonać, tak? A już w żadnym wypadku, żeby się z nimi modlić. Tak? No a jeśli się z nimi spotkamy, a znamy ja ich, znam bardzo wielu, nie? No to dzień dobry, no jak nie muszę, to nie podaję ręki, nie? Ale, no, chciałbym powiedzieć, że moi dawni przyjaciele, bracia, z którymi wzrastam od młodzieży i to poszli za tą nauką i niektórzy z nich, no grzecznie przyjdzie, się przywita, no to się przywitam, ale o tych rzeczach nie mówimy. No jak się masz, no jak rodzina i tak dalej, nie? To taka rozmowa, taka, ale o sprawach tych, to ty masz inne zrozumienie, ja inne, ja się nie chcę zanieczyszczać i nie mówię, bo się ich nie da przekonać. To tak samo jest ze świadkami Jehowy, nie? Jak ja świadkowi Jehowy powiem, że mnie krew Jezusa Chrystusa oczyszcza i ochrania, to on od razu odejdzie, nie? Nie ma, to szkoda z nimi rozmowy, bo się można zanieczyścić, a oni łapią za słowo i człowiek, no naprawdę, my musimy powiedzieć tak, jak Pan Jezus, kiedy był kuszony, napisano, tak? A napisano nie mieć społeczności z tym, co jest nieczyste. Nie mieć społeczności, tak? Jeśli to jest w pracy zawodowej i tak dalej, no to trudno, ale my wiemy, że my jesteśmy dziećmi Bożymi i my jesteśmy pod ochroną krwi naszego Pana i my nie śmiemy dawać miejsca przeciwnikowi. No, Panie, czym się zanieczyściłem? Racz mnie oczyścić, przebacz. Bo jeśli to spowoduje jakiś niepokój, a to bardzo często powoduje niepokój, że taka rozmowa z nimi, że to czuję taki niepokój, to znaczy, że się zanieczyściłem. To jest jedno, ja przychodzę pod krzyż Golgoty, wieczorem, szczególnie przy modlitwie, przeglądam przebieg dnia. Panie, ja się zanieczyściłem. Niepotrzebnie się nawet dałem wciągnąć. Panie, przebacz, oczyść. Drogi nasz Zbawicielu, my dziękujemy Tobie za to, że byliśmy, jesteśmy teraz zgromadzeni przed Twoim świętym obliczem, a nasze modlitwy docierają przed Majestat naszego Boga i Ojca. Panie Jezu, ja przede wszystkim chcę prosić, żebyś przebaczył to, co było niewłaściwe i z mojej strony w wyrażaniu czy w jakimś osądzaniu. Panie drogi, ale ja chcę z całego serca Tobie podziękować za to, że mamy wspólnie razem każde słowo Twoje, które jest dla nas takim drogowskazem, że wszyscy możemy dożywać mocy Twojej, która płynie z krzyża Golgoty. I gdy powiedziałeś, wykonało się, Ty darowałeś nam zbawienie, a nie tylko zbawienie, ale zwycięskie życie tutaj na ziemi. A też nam gwarantujesz, że nas nikt nie wyrwie z ręki Twojej. Dałeś nam takie wspaniałe, kosztowne obietnice i z głębi naszych serc my Ci za to dziękujemy. I teraz kładziemy się w Twoje ręce i przy naszym rozejściu. I proszę, żebyś nas wspólnie razem błogosławił, a proszę, żebyś nasz duchowy słuch uczulił na Twój cichy głos, żebyśmy mogli rozróżniać na każdy dzień tą rzecz kosztowną od nikczemnej. Panie drogi, żebyśmy zważali na to, co od Ciebie pochodzi i co pochodzi od przeciwnika, żebyśmy byli świadomi tego, że nie ma żadnej pozycji pośredniej, albo jesteśmy Twoimi za Tobą, albo należymy do przeciwnika. A wiemy, że przeciwnik chce zwieść wybranych, bo tych, którzy są jego własnością, to on nad nimi panuje, ale my chcemy żyć życiem zwycięskim, żebyśmy do tego celu doszli, któryś Ty nas wytyczył. My dziękujemy Tobie za to miejsce, na którym jest głoszona Ewangelia.
za to miejsce, że tu znalazłeś sobie tych, którzy głoszą, tych, którzy przychodzą. I proszę, żebyś nas wszystkich i każdego pojedynczego obficie pobłogosławił, ażeby Twoje imię było w naszym życiu uwielbione. Amen.